Kurczej Jamy w Smolniku, gdzie zebraliśmy się, żeby przygotować koncert. A jak nam tu jest? Jest pięknie. Dokładnie, no. I to jest tam wykonana w kursie. Zagrajmy sobie. Dokładnie. One, two, three, four, one. Cześć, z tej strony Maciej Ramisz. Dzisiaj będę grał i grałem też i będę grał dalej piosenkę Czasy Wieczne mojego autorstwa. Znajdujemy się w Wilczej Jamie w Smolniku, zaraz przy granicy polsko-ukraińskiej na południowym wschodzie Polski. Atmosfera tutaj jest dość bardzo twórcza. Od samego rana część z nas już próbuje i szkoli się w śpiewaniu i graniu swoich piosenek. Próby jeszcze pewnie potrwają chwilkę, bo do jakiegoś późniejszego wieczoru. Później udamy się na zasłużony sen, co to niektórzy, a następnego dnia zagramy koncert o godzinie 18, który mam nadzieję, że będzie huczny i równie hucznie się skończy. No to zagramy calagan? Super. Tak? Tak. Małe dłonie dotykały wielki świat, dziś mały wspomnień. Cześć, to Alicja. Jesteśmy w Wilczej Jamie w Smolniku, w Bieszczadach. Teraz właśnie przygotowujemy się do koncertu jutrzejszego, czyli w sobotę, właśnie w Wilczej Jamie, w ramach akcji Cała Jaskrawość. Zapraszamy serdecznie. Będzie się w sobie, przecież nie szukam twój poklasku. My tutaj mamy naprawdę TikToka. Takiego suma ostatnio mówiłem. Taki był. Jak nastroje przed koncertem? Okej, to na razie zostawimy. Super. To chyba wszyscy razem, jeśli chodzi o muzyków. Bardzo proszę. Super, czekamy. Czekamy, fajnie grają, chłopaki dobrze grają. Wszystko dobrze. Niech to się trzyma. Dobry przekaz leci. Tak. Ładnie tu też. Tak, ładnie. Potwierdzam, nie zaprzeczam. My się urządzamy konkurs na najbłyskotliwiejszego człowieka w górach bieszczadzkich. Tak. Kto wygrywa póki co? Grzegorz Rdzak. Zostawialiśmy, że leżycie w rowie, jak nie mieliście zasięgu. Wy? No, chyba was, no. Ex aequo z Maciejem Ramiszem, okazuje się. Tak, to jest... Ale to Grzegorz Rdzak i Maciej Ramisz to jest jedna i ta sama postać tak naprawdę. Tak, tylko zależy, że... No to... tak, zależy, z której strony patrzysz. Tak. No, proszę zerknąć na profile tych dwóch osobników. Tu jesteśmy, po to siedzimy tak, żeby właśnie już nie te rzeczy, że między sobą albo samemu to mogę albo rozwiązać wcześniej, teraz spróbujemy się na to radzić. Piosenka znana i lubiana jest tutaj w Bieszczadach, bardzo popularna i z długą historią swą. Tekst jest prosty i bardzo dobrze znany. Jest już za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, tęsknąć zawrotna przybliża nas. Zbiegną się wreszcie tory sierocze naszych dwóch planet. Wspólnie z pokrewnią się ciała nam. Jest już za późno. Nie jest za późno. Jest.
do Smolnika, dokładnie z Wilczej Jamy, gdzie będziemy grać koncert piosenek autorskich. Przyjechaliśmy tutaj i nie możemy się już doczekać. Próby trwają cały czas, jest super atmosfera i wspaniałe nastrajające warunki. Czekamy na Was. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bardzo serdecznie ze Smolnika w Bieszczadach, gdzie przedstawiamy nasze autorskie piosenki w ramach festiwalu Cała Jaskrawość. Gramy pod batutą pana Grzegorza Rycaka i właśnie trwają nasze próby u góry. Hej, 12, test, ty. Hej, 12, ta, 12, hej, 12, test, 12, hej, ta, hej, test, ta, ty, ty, ta, ta, ty, 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 ta, ty. Thank you.
Pójdź na...